Hej, 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 cześć! Z tej strony Maciek z Mestera. Witam Was serdecznie na nowym filmiku poświęconym duńskiemu. A dzisiaj porozmawiamy sobie o trzech wyrazach: folk, męczka oraz persona, które na polski możemy tłumaczyć bardzo podobnie, czyli jako ludzie, osoby. I teraz uwaga, kiedy użyć którego słówka, o co chodzi, jaka jest różnica, to wszystko w tym filmiku. To może zacznijmy sobie od tego najbardziej popularnego określenia, czyli męczka. Męczka będzie występował najczęściej razem z innym wyrazem. Może to być wyraz, który będzie określał na przykład ilość tych osób, może to być konkretna liczba, lub może to być po prostu przymiotnik opisujący tę grupę. To może teraz kilka przykładów. Ja czuło dała, czuł męczka, będę ja czuł. Wydaje mi się, że w tym pociągu jest ponad 1000 osób. Dalej, co są mam mężka, my czoło, mon. W pociągu zawsze jest bardzo dużo ludzi o poranku. Oraz, jak like, hula, andra mężka, sprywajcie telefon sam, cejla i czoło. Nie mam ochoty na słuchanie rozmów, prywatnych rozmów telefonicznych innych osób w pociągu. Z określeniem męska jest jednak tak, że w bardzo wielu sytuacjach możemy je pominąć i powiedzieć po prostu zwyczajnie unge. Młodzi, die fleste, większość, man, wielu oraz nun, niektórzy. To teraz pora na przykład i pozostajemy w tematyce pociągowej. Die fleste slokiga nul das smartphone. Większość siedzi i patrzy w swoje komórki, smartfony. Das man, das la soa i soul. Jest też wielu, którzy siedzą i śpią w pociągu. Nun lesa o man un hua musik. Niektórzy czytają, a wielu młodych słucha muzyki. I tak jak mogliście i mogłyście zobaczyć, w tych wszystkich zdaniach pominięte zostało męczka. Oczywiście można by je dodać, moglibyśmy powiedzieć man męczka, un męczka, nun męczka. Jest to dopuszczalne, ale równie dobrze możemy to pominąć. Uwaga też na dwie podchwytliwe sytuacje. Po pierwsze, w języku duńskim nigdy nie połączymy męczka z przymiotnikiem określającym narodowość. Jest to naleciałość z angielskiego, która jest dość popularna wśród osób, które dopiero zaczęły uczyć się duńskiego. Natomiast po duńsku mówimy po prostu określenia narodowości, na przykład Dęczko, Duńczycy, Polako, Polacy, a nie Polskie męczka czy Dęczkę męczka. Jest to niedopuszczalne. Drugą sytuacją, na którą musimy uważać, są męczka stojące samodzielnie. Wtedy mamy na myśli ludzi jako gatunek, w odróżnieniu do na przykład zwierząt, roślin czy maszyn. Na przykład męczka kecele, te kedua eje. Ludzie potrafią mówić, a zwierzęta nie. Naszym drugim określeniem dzisiaj będą folk, które podobnie jak męczka też przetłumaczymy jako ludzie. Z tą różnicą, że folk będzie zazwyczaj stało samodzielnie, bez dodatkowych przymiotników czy określeń stojących przed nimi. To może teraz dwa przykłady. Folk blija się agresywno da matrafik. Ludzie robią się agresywni, kiedy jest duży ruch. Lub jak i klino folk halange private telefon sam celaj czoł. Nie lubię, kiedy ludzie odbywają długie prywatne rozmowy telefoniczne w pociągu. Dobra, czyli mieliśmy męczka, które najczęściej występuje z dodatkowymi wyrazami, z dodatkowymi określeniami lub ewentualnie męczka samodzielnie, kiedy mówimy o ludziach, o człowieku jako gatunku. Drugie mieliśmy folk, którego używamy generalnie, kiedy mówimy o czymś generycznym, kiedy nie chcemy dookreślać grupy, o której mówimy, tylko wyrazić ogólną opinię na temat ludzi. A trzecim naszym przykładem będą persona, które będzie miało znowu troszeczkę inne użycia. A tym troszeczkę innym użyciem będą na przykład takie bardziej techniczne sformułowania, kiedy chcemy powiedzieć, że coś jest na przykład przeznaczone dla iluś osób i to ma jakiś praktyczny cel. Tak jak na przykład in taxi ci sechs persona, taksówka na 6 osób, czy in drei persona sofa,
trzyosobowa sofa, kanapa. Czasami persona również możemy pominąć, podobnie jak męska, i powiedzieć po prostu it łaci czu. Stół dla dwójki. Person będziemy używać też do podawania statystyk czy innych oficjalnych informacji. Tak jak na przykład Gennemsnittliensel person per bil er in komsu. Średnia liczba osób na auto wynosi 1,7. I to było już wszystko. Nie ma więcej określeń na ludzi czy osoby w języku duńskim. Dlatego, jeżeli zapamiętacie różnicę pomiędzy tymi trzema wyrażeniami oraz ich przykładowe użycia, to już nie powinniście mieć żadnych problemów z wyrażaniem tego po duńsku. A ja serdecznie Wam dziękuję. Tusen tak, wyjaśniam Mersonfu. Hej, good day. Obviously, it's next again. Hi, hi.